kim on był? Nie wiem. Czego od nas chciał? Żyjemy na uboczu. Zabiłeś go? Zrobiłem to, co konieczne. Mogłeś zginąć. Nigdy więcej mnie nie zostawiaj, dobrze? Dobrze. Zabijałeś już wcześniej ludzi, prawda? Znasz się na tym. Robimy to, co konieczne, by przeżyć. Rozumiem zwierzęta. To pożywienie. Albo draugry, bo powinny być martwe. Ale ludzie... Oni próbują przeżyć, jak my. Odetnij się od tego. Podczas wyprawy będą nas atakować różne stworzenia. Odetnij się od ich rozpaczy. Odetnij się od ich cierpienia. Nie okazuj im współczucia, bo one nie okażą go tobie. Rozumiem. Czy to było tu od zawsze? Może mnie tam podsadzisz? Rozejrzę się. Nista! Chłopcze. Tak jest. To wiszące wiadro. To urna ofiarna? Mama mówiła, że wyznawcy Odyna wypełniali je darami i wieszali wysoko, żeby nikt ich nie ukradł. Wygląda na starą. Głupota. Co? Wyznawanie bogów? Bogów nie obchodzi ich los. Ludzie nie powinni wielbić potworów. Przejdziesz. Tam na górze coś jest.
Ojcze, czy spotkamy innych po drodze? Tak. Przyjaznych? Nie. Napadną na nas? Możliwe. Tak. A. Spójrz. Cały czas wokół naszego lasu było zaklęcie ochronne. Ale tam zostało przełamane. To ty je ściąłeś? Sama oznaczyła drzewa na swój stos pogrzebowy. Czemu to zrobiła? Chodźmy. Nie oglądajmy się za siebie. To... Ile nam zajmie dotarcie do góry? Nie wiem. Zdążymy przed zimą? Nie wiem. Dobrze, dobrze. Nie widzą nas. Powinienem strzelić? Czekaj na mój znak. Powiedz kiedy! Skup się! Poszło. Pomogłem? Jeśli chcesz pomóc, odwróć ich uwagę. Skup się na tych, których nie atakuje, ale tylko, gdy jest bezpiecznie. Rozumiem.
Chłopcze. Dobrze. Przed nami osada jotunów. Jotunów? Gigantów. Potrafisz to odczytać? Część. Z języków, które znała mama. Są powiązane, więc czasem potrafię się domyślić sensu. Rozumiesz? Coś jeszcze? Strzelaj wolniej. Szybkość szkodzi celności. Jasne. Hej, tu jest chyba jakaś skrzynia. Chyba możemy przejść tędy. Idź. Dzięki. Tam jest góra! Chodźmy! Zaczekaj! Wytrzyma! Widzisz? Trzymaj się! Szybko! Ześlizguję się! Chłopcze, spokój! Jestem blisko! Nie było tak źle. Nie tak szybko. Twój pośpiech nas zgubi. Przepraszam. Kolejne draugry. Nie ruszają się. Są martwe? Znaczy, bardziej martwe? Chłopcze! Nie są! Nie są! Pamiętaj! Celność przed szybkością! Ostatni. Poszło mi lepiej? Więcej rozmysłu. Nieważne, czy oddasz jeden strzał.
pokaż cierpliwość. Spójrz na to! Ojcze, tutaj! Przeczytaj. Aha, tu kiedyś był targ. Giganci handlowali tu z bogami dawno temu. Ciekawe, czy był tu Odyn. Nad nami! Coś przybija ścianę! Spójrz, tam jest przejście. Słyszysz? Co to? Przekonamy się. Trzymaj się blisko. Co to? Idziemy w stronę strasznego śpiewu? Ale twoje strzały nie! Strzelaj! Prawdziwy upiór! Nie myślałem, że kiedyś go zobaczę.
Kurde! Nadal nie rozumiem, czemu ten człowiek zaatakował nasz dom. Mówiłem ci, chłopcze, nie wiem nic więcej. O! Spójrz w górę! Chyba musimy tam wrócić. Ale jak? Chodź za mną. Atreusie, do mnie! No idę, idę! Popatrz. Tak jest. Widziałem już to pismo. Dokąd teraz idziemy? Tu, chłopcze! Miał na imię Hrungnir. Mama mi o nim mówiła. Gigant zrobiony z kamienia. Brał udział w wielkiej bitwie. Jest Odyn, Thor, nawet wąż świata. O! Thor roztrzaskał mu głowę. Widzisz? Ale ugrzązł pod jego ciałem. Kretyn. Dwie.
Zamknięta skrzynia. Mówiłeś, że ludzie mogą chcieć nas okraść. Zabiję ich, jak spróbują. Nie boję się. Jeśli spotkamy ludzi, będziesz się trzymał z dala. Rozumiesz? Ale potrafię już walczyć. Będziesz się trzymał z dala. Koniec tematu. Odwagi, chłopcze. Yeah.
ci wszyscy umarli. Tam jest bezpiecznie? A myślisz, że tu jest? Śmierdzi! Teraz! Czy to sługi Hel? Są nietknięci! Spójrz! Niech ktoś rozpali ogień! Sigmund, twoje noże! Tyle dni bez kawałka mięsa! Mięsa? Chodzi o nas? Stań za mną! A co jeśli zmienią się jak inni? Musimy utrzymać ich przy życiu! Obdzierać z mięsa! Kawałek po kawałku! Zajmę się nimi, chłopcze! Żywa magia! Chłopcze! Odetnij się od tego. Chodź. Czeka nas długa droga. Zaczekaj tu. Sam się tym zajmę. Stąd iść. Więc pozbieraj się. Musimy znaleźć wyjście. Tamten łańcuch. Tutaj.
Idź opuścić łańcuch. Okej. Atreusie, łańcuch. A tak, łańcuch. Zadręczasz się, chłopcze. Zrozum. On by cię zabił. Wiem, musiałem to zrobić, wiem, ale... Więc wracamy do domu. Co? Tak łatwo się poddać. Na samym początku. Nie! Nie poddaję się! Dam radę! Muszę tylko... Muszę... złapać oddech. Wchodź na górę. Jestem gotów. Posłuchaj mnie. Wojownik musi się wyzbyć emocji, jeśli ma być skuteczny. Przed nami mordercza przeprawa. Nie dla chłopców. Musisz być wojownikiem. Rozumiem. Wstawaj, no i rusz ten zad! Zaraz ci do niego nakopię, jak się nie ruszysz! No dalej! Na co czekasz? No dalej, dalej! Ruszaj się! Co czekasz? No dalej, dalej, rusz się! Co czekasz? No dalej, dalej, rusz się! Czekasz, no dalej, dalej, rusz się! Co czekasz? No dalej, dalej, rusz się! Nie mogę zmusić tej szkapy, żeby przeszła przez most! Boi się czegoś w tamtych drzewach. Że co, proszę? Ojcze, rzuć toporem w te drzewa po drugiej stronie. O te tam, z białą korą.
pomagaj mi w końcu. Proszę. Miałeś rację. No! Mądraliski z ciebie, chłopak. Jesteś chłopcem, prawda? Ma jakieś imię? Nie wiem. Nigdy nie zapytała mnie o moje, więc ja nie pytałem o jej. Jak się zwiesz? Brock. Vera Logan. Ej, pewnie mi nie uwierzysz, ale ten twój topór, to ja go zrobiłem. Razem z bratem. Jedno z naszych dzieł. Więc nie pozwól się do niego dotykać nikomu poza nami. Musisz się z nim obchodzić, inaczej długo ci nie posłuży. Mogę go dla ciebie wzmocnić, choćby zaraz, jeśli chcesz, cukinsynu. To co ty na to? Masz rację. Nie wierzę ci. Chodź, chłopcze. Pod rękojeścią jest runa w kształcie widelca. Digrbikia Dumbr Bakrał. To był nasz znak, mój brata, zanim się rozeszliśmy. Mam przy sobie jego połowę, widzisz? To jak? Chcesz, żebym go ulepszył, czy nie? Dobrze. Oczekuję wzmocnienia. A gdzie druga połowa znaku? Mają, mój przygłupi brat. Ale to ja mam cały talent. Spójrzcie! No to co będzie tym razem?